Karol Kajetan urodził się 15 sierpnia 1654 roku na wyspie Iscia koło Neapolu w szlacheckiej rodzinie jako trzeci syn Józefa i Laury. Uczył się w szkole Augustianów. W roku 1669, mając 15 lat, wstąpił do zakonu franciszkańskiego o najsurowszej regule. Przyjął wówczas imię Jan Józef od Krzyża. Prowadził szalenie ascetyczny tryb życia, nieustannie pościł, nie pił wina, spał 3 godziny na dobę. Już w okresie formacji był wysoko oceniany przez przełożonych. Chociaż pragnął pozostać skromnym bratem zakonnym, w duchu posłuszeństwa 18 września 1677 roku przyjął święcenia kapłańskie. Na polecenie władz zakonnych zajął się zakładaniem nowych fundacji. Przyczynił się do powstania klasztorów w Hiszpanii i we Włoszech. Był reformatorem zakonu, mistrzem nowicjatu, a następnie prowincjałem. Człowiek wielkiej pokory, umartwienia i roztropności, obdarzony darem kontemplacji, prorokowania i bilokacji. Był kierownikiem duchowym i spowiednikiem wielu znanych ludzi, także świętych. Z jego rad korzystali kardynałowie, biskupi i osoby świeckie, często zajmujące wysokie stanowiska. Zmarł w Neapolu 5 marca 1734 roku w klasztorze świętej Łucji. Tam do dziś znajduje się jego grób. Kanonizowany został przez papieża Grzegorza XVI 26 maja 1839 roku. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Józefa od Krzyża do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, byśmy wsparci Jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ is Lord.